dzisiaj najważniejsze postaci muzeum w Raciborzu, tej części kobiecej, w takiej nietypowej dla siebie roli, bo pani archeolog, czy tutaj pani Anna, która prowadzi wizytę Racibórz, serwują, proszę bardzo. To są butelki z piwem, ale jakim piwem? Oczywiście bezalkoholowym. Otóż to. Więc jak to wygląda, ten stolik pełen takich rozkoszy podniebienia? Chcieliśmy tutaj troszeczkę przyciągnąć i zanęcić zwiedzających, właściwie Raciborzan, którzy przechodzą, żeby jakoś ich zainspirować do tego, może przez żołądek do serca, żeby też się zatrzymali i poglądali wystawę, którą dzisiaj proponujemy tutaj dla zwiedzających. Nowa wystawa w plenerze, już kolejna zresztą z cyklu wystaw plenerowych, to jest taka nasza nowa działalność. No a jest piękna pogoda, postanowiliśmy też poczęstować zwiedzających. Iwono, właśnie tutaj ja pokażę tylko, że są, właśnie tak, to są te klawisze słynne, czy jakoś tak, prawda? Anyszki. Otóż to, ta Janyszki. To jest charakterystyczne, to jest bardzo raciborskie, bo w ogóle piwa wszystkie są też naszego browaru. Cukierki z Mieszka Raciborskiego. Ach, czyli wszystko po raciborsku. Wszystko lokalne. Tak, tak. No kawy tutaj nie parzymy, znaczy w sensie, że nie mamy swojej kawiarni, tak właśnie. Ale o, proszę, pan Marek sobie serwuje. Już zawsze w pracy to potrzebne. Nie umiem tego ustrojstwa. A, służą pomocą. Dla pana, kawka też? Ja już nie tyle, już tu mam fachowców.